Opowiedz o swojej bohaterce, kto to będzie, bo tak się troszeczkę niepozornie rzuca w oczy w tym zwiastunie, więc wszyscy jesteśmy ciekawi. I dobrze. Na początku Barbara jest niepozorną dziewczyną. Basia jest początkującą dziennikarką. Jest absolwentką szkoły ojca dyrektora. Jest bardzo prawą dziewczyną, bardzo prosto patrzącą na życie i bardzo łatwą do zmanipulowania. Jest taką po prostu szarą owieczką. A co jest ciekawe, na przestrzeni fabuły Basia odkrywa, czym jest jej prawda i czym jest jej dobro. I znajduje w sobie odwagę, żeby o tym głośno mówić. Więcej wolałabym nie mówić. Taka jest Basia. Co takiego odczułaś, gdy po raz pierwszy przeczytałeś scenariusz Polityki? I opowiedz też o pracy na planie. Rzeczywiście było tak, że Patryk Wega powiedział, że macie nic nie mówić, ani słowa, że gracie w tym filmie. Film nosi roboczą nazwę Jesień, a wy nic. To powiedział ktoś już... O nie. Tak, no tak było, ale wydaje mi się, że to dobrze. Jednak tytuł i temat jest dosyć kontrowersyjny. Choć patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju, nie powinien być, bo jednak od wielu lat gdzieś tam wszyscy się borykamy z tą polityką. Jest jej naprawdę dużo w naszym życiu. Wydaje mi się, że trochę za dużo. Więc tak to wszystko było utajnione. Gdy przeczytałam scenariusz, stwierdziłam, że brawo Patryk za odwagę. Fajnie, że chcesz poruszyć ten temat. Zresztą popatrzmy na inne kraje. Wszędzie robi się filmy political fiction, political non-fiction. Dlaczego nie możemy tego zrobić w Polsce? Dlaczego to ma być temat tabu? Jeżeli mówimy, nie wiem, o in vitro, mówimy o seksie, mówimy o zdradach, mówimy o mordach, dlaczego mamy nie mówić o polityce? Więc bardzo się cieszę, że może przełamiemy coś i będą powstawać kolejne tego typu filmy, ponieważ jakby... Człowiek, prototyp polityk jest bardzo ciekawym socjologicznym zjawiskiem, bo to jest bardzo złożony charakter. Jest wielka odpowiedzialność, wielkie pokusy, więc róbmy o tym filmy. Dokładnie, ale nie bałaś się jednocześnie, że spotkają cię jakieś represje, bo nie każdy ma poczucie humoru i to jest niestety przykre. Wiem, że nie każdy ma poczucie humoru, no ale to już nie moja wina. Jakby ja jestem aktorką i staram się pracować z ludźmi, z którymi chcę pracować i robić rzeczy, które mnie rozwijają. Ta rola mnie rozwija, więc dlaczego miałabym powiedzieć nie? Ponieważ co? Sytuacja polityczna w Polsce? Naprawdę? Jakby wydaje mi się, że każdy z nas jest wolnym człowiekiem, decyduje o swoich poglądach i to jest super. Szanujmy swoje poglądy i tyle. No. I róbmy, i pracujmy, i działajmy dalej. Jakby świata nie zmienimy, ale możemy go pokazywać w różnych pryzmatach. I to jest fascynujące w filmie. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Polityka? Myślę, że mogą się spodziewać śmiechu przez łzy, ciekawego spotkania z niesamowitymi aktorami, bo umówmy się, w tym filmie grają wielkie postaci i może zupełnie innego spojrzenia na to wszystko, co się dzieje wokół nas, właśnie takiego zdjęcia tabu z polityki, no bo dlaczego to ma być tabu?